Ognisko przywodzi na myśl wspomnienia na przykład z wakacji, kiedy jest już ciemny wieczór i tylko krótkie błyski iskrzących się ogników rozświetlają otoczenie. Pieczenie kiełbasy czy pieczenie ziemniaków, gra gitary, śpiew. Ognisko spełnia wiele pożytecznych funkcji. Nie tylko oświeca, ale też ogrzewa, daje możliwość przygotowania posiłku. Podobnie miłość Boga. Ona oświetla ciemne zakątki ludzkiego życia, ona ogrzewa oziębłe serca, daje pokarm zgłodniałej duszy. Sam Jezus mówił o sobie, że bardzo pragnie, żeby na ziemi zapłonął ogień. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, aby on już zapłonął. To ogień Bożej miłości, ogień, który ma działanie oczyszczające. Jego ogień wypala to, co płytkie, nijakie i słabe. Bardzo często mówi się, że płoną również nasze uczucia. Niekiedy trawi nas nienawiść, chciwość, złość czy zazdrość. Innym razem wyniszcza nas piekący ogień stresów, zmęczenie, nerwy. Czasem też spala nas miłość i pasja. Niestety często ten ogień spala nie tylko nas, ale i tych, którzy są z nami, którzy żyją obok nas. Ten nasz wewnętrzny ogień często nie jest dobrym ogniem. Tylko miłość Jezusa, gorące ognisko miłości, ożywia, ratuje, dodaje otuchy, oświeca, umacnia. Święta Urszula Leduchowska zapisała w swoich zapiskach duchowych taką myśl. Dobroć bez uprzejmości to róża z cierniami. Grzeczność, uprzejmość w postępowaniu sprawiają, że nasze czynności stają się miłe dla innych. Odpowiadaj grzecznie, Twoja odpowiedź będzie mile przyjęta. Dawaj tę samą odpowiedź w sposób szorstki i niegrzeczny, a odpowiedź obrazi i nie zadowoli. Usłużność domaga się ofiary. Grzeczność tylko trochę serca, trochę dobrej woli, z pragnieniem, by innym przyjemność zrobić. Twarz uprzejma, promienna grzecznością, słowo miłe, głos łagodny, wszystko to nie potrzebuje wielkich wysiłków, a jednak zachęca, robi przyjemność, przynosi pociechę sercom nieśmiałym i zniechęconym. Czemu nie starać się o grzeczność i uprzejmość? Nie kosztuje dużo, a tyle daje. Serce Jezusa jest ogniskiem miłości, ono płonie miłością. Ten obraz przypomina również o ogromnej pasji Boga. Jego pasji kochania, miłowania. Jego serce jest gorącym płomieniem, które potrafi być z jednej strony delikatne, potrafi ogrzać, oświetlić, ukoić nerwy, a jednocześnie też wypala to, co jest słabe, przeciętne, byle jakie. Odkryj w sobie ten ogień miłości Bożej. Obudź w sobie tę pasję miłości Boga.